Ja mam offroadową taką furę, tutaj widzę, że mają jakieś sportowe, pewnie niektórzy... Nie, tutaj dragowa chyba jest? Nie wiem, co to jest. Ktoś wziął Hot Wheelsa? Jezu. Dzisiaj robimy taki pierwszy zlot w nowym klubie, w naszych barwach, z naszymi tablicami. Kurde, odjedźcie mi z przed maski, bo ja nie widzę, co tam jest. O nie! Co to było? Dobra, jedziemy. Jedziemy gdzieś zrobić spotkanie, przejedźmy się kawałek offroadowych, to ja tu muszę uważać. Jadą? Jadą chłopy? Jadą! Pięknie. Głupio tak robić zdjęcie w zimę, nie? Co to jest? Jezu, jak oni robią te malowania? Jak to się dzieje, że oni mają takie malowania? To jest fura zlotowa? Spoko, może być. Tutaj mamy złoty, zobacz, ktoś chyba sobie zrobił sam taką naklejkę. Zmieściła się tablica? Zmieściła się, proszę bardzo. Tutaj się zmieściło gdzieś? Tutaj nie ma, tutaj jest taka standardowa. Opony z kolcami. GPS, proszę, what? Jest 1%. Proszę bardzo, GBS dobrze jest. 1%, elegancko. Ty tutaj jak się postarał, zobacz. Jest chromik, są pasy. Nice. 1%. Safety car, 1%, klub. Xbox One. Jest rejestracja. Co? Ej, to jest dobre! Zobaczcie, jak nie umiecie sobie zrobić rejestracji, możecie zrobić też coś takiego, nie? 1P Club, po prostu. Napisać na swojej rejestracji i macie porobione. Tutaj płomienie z... Co? A czemu tutaj są płomienie z tyłu i z przodu? O, zobacz, tutaj tak samo sobie zrobił rejestrację. No i pewnie, że tak. Też tak można, jak najbardziej. Bardzo dobrze. Można zmieniać kolor naklejek. A, dobra, to nie skumałem. To w sumie mogłem pomalować sobie na czarno to tutaj. Bym nie musiał robić tego całego malowania. Nieważne, no. Dawaj może Dodge Charger szybkich i wściekłych na offroad, jak w filmie? Były w tym... W Fordzie Horizon 2, nie? Z szybkich i wściekłych pojazdy z tego dodatku. Tutaj nie ma. I chyba nie ma właśnie takiego offroadowca Chargera. Dobra, chodźmy się gdzieś przejechać. Postaram się wybrać taką traskę, żeby to nie był offroad. Znaczy, ja sobie na tym offroadzie poradzę, nie wiem jak wy. Takimi furami to grzech na dziewczyny nie pojechać. Kurde, zajechało stuleją trochę. Ziom, opanuj się. Jest trailer Forza Horizon 5? Ziom, nie wiedziałem, gdzie ty go znalazłeś, chłopie? Gdzie ty znalazłeś ten zwiastun? Co jest na tym zwiastunie ciekawego? Czy mam sprzęgło? Tak, mam sprzęgło. Oczywiście, bez sprzęgła na kierownicy nie ma jazdy, chłopie. Kto tu się tak rozpycha? O, ja widzę, że tutaj Audi do wywalenia z klubu jest. Możecie mnie wyprzedzać, jedziemy sobie tak na razie powolutku. Możecie się pokazać, tutaj kawałek z przodu sobie jechać. Bo mi tak ciężko się, wiesz, obracać, nie? Nikomu się nie śpieszy, nikomu się nie pali. Jak się chcecie ścigać, to nie ma problemu, możemy się ścigać zaraz. Kurde, nie da się obracać kamery na kierownicy. Będę musiał sobie zmodyfikować trochę moją kierę, pododawać parę pierdółek. Łopatki między innymi tutaj takie dłuższe. I może jakiś joysticzek, żeby właśnie móc sobie obracać kamerę podczas, gdy jeżdżę na kierownicy, nie? Bo jak sobie jadę na padzie, to wiesz, bez problemu tam, ale... Niestety Forza nie obsługuje wielu kontrolerów w jednym czasie. Tylko mogę mieć jakby jeden podłączony, nie? Czyli kierownicę. Jak się przełączam na pada, to się trochę psuje to sterowanie. Wiesz, ludzie piszą, że w mailach mi piszą, gdzieś na Instagramach, na Facebookach, Lutek, jest zwiastun Forzy Horizon 5! I dają mi link do filmiku
fanowskiego na temat Forza Horizon 5, nie? Lucek, Forza Horizon 5 będzie w Polsce! Ja patrzę na ten filmik, a tam ktoś zrobi taki fanowski filmik, jak sobie samochody jeżdżą, że niby w Polsce, nie? Kurde, człowieku. Co? Forza może obsługiwać wiele kontrolerów? Nie. Chyba nie. Jedna baba w konwoju. Tak, jest tutaj Trigger Sky, to jest dziewczyna w konwoju, no. Jeździ z nami tutaj. Nie ma rejestracji klubowej. Kurde, trzeba go wywalić. Nie no, żartuję, spokojnie. Spokojnie, to jest dopiero pierwszy zlocik. Ale zobaczcie, możecie sobie, o, taką prostą rejestrację zrobić, jak chcecie, nie? Jak nie umiecie sobie dodać tego. Okropny jest. Jeździlibyście takim Fiatem? No z drugiej strony wszędzie zaparkujesz, nie? Możesz się z wózkiem sklepowym zamienić na parking. Czy oglądałem Initial D? No właśnie, nigdy nie oglądałem tego. Z którego to w ogóle jest roku? No my się tak śmieliśmy, jak go sobie robiłem, że to jest taki Caterpillar. Taki samochód, czy raczej pojazd dla budowlańców, niż taki zlotowy, jak myślicie? Ale dobre są te kolory, no. Może tam jeszcze pomyślimy nad jakimś takim bardziej skomplikowanym malowaniem. Wiem, że Marquis ma na przykład moro, nie? Takie... On ma takie moro. Fajnie to wygląda. Dobra, jadę offroad. Jak chcecie, to zmienicie sobie furki na jakieś zimowe. Może być na przykład Audi R8. Zimowe jakieś opony dajcie. Patrz, tej drogi nie ma na mapie. Tutaj jakaś ścieżka, co to jest? Pussy wagon, no. Nie no, to byśmy musieli na pomarańczowo pomalować go. Ej, w ogóle wiecie, że w Fordzie Horizon 4 są jeszcze takie garaże, które nie zostały odkryte. To znaczy, wiesz, jak szukasz sobie tych takich unikalnych samochodów, no to musisz znaleźć garaż gdzieś tam ukryty, nie? A są takie garaże, które wcześniej nie były odkryte, a są na mapie, tak? Nie widać ich na mapie, ale są po prostu, jak do nich dojedziesz, nie? Już nie pamiętam dokładnych lokalizacji, ale chyba jeden z nich był gdzieś... Czekaj, nie w tą stronę. Jeden z nich był... gdzieś tutaj chyba. Tu był jeden z tych garaży, które... z którymi nie były żadne zadania związane, nie? Żeby tam je odkryć czy coś. Robimy 400 km na godzinę Mercedesem? Tym się nie da. Już to sprawdzaliśmy kiedyś. Ja prawie każdy samochód patrzyłem, czy da się 4 paki wycisnąć. To była podstawa kiedyś, jak był jakiś nowy samochód, to brałem go i patrzyłem, czy można 4 paki wycisnąć. Nie wiem, jak grałem na padzie, to tak testowałem pod tym kątem. A teraz taka chillerka jest bardzo fajna na kierownicy, po prostu sobie jedziesz jakąś furą i tyle. Tu jakąś tam drogę dziwną wyznaczyłem, nawet nie widzę tej drogi za bardzo, zasypane wszystko jest. Szlak mnie trafi, no. Musimy poczekać do następnego czwartku chyba ze zlotami i graniem w Fordze, co? Aż zrobi się wiosna i będziemy mogli driftować jakoś normalnie. Jak dojedziemy na miejsce, to ja sobie zdjęcie czepnę. To parę nowych furek mi wpadnie. Co ten się tak wbija? Ej, co jest? Dobra, gościu, miałeś swoje 5 minut. Się da od razu ten zobaczyć? Remove and block. Open profile, czekaj, jak to się... Miał już swoją szansę, tam na początku się rozpychał audycom. Tu się nic nie ukryje. My tu chcemy ogarniętych ludzi, no. To właśnie po to otworzyliśmy nowy klub 1% najlepszych ludzi, żeby to faktycznie byli najlepsi ludzie, a nie bałaganiarze, no. No bałagan straszny się by zrobił przez ludzi, którzy by, wiesz, takie rozruby robili na każdym streamie, no o co chodzi. Jedziemy, jeszcze kawałeczek mamy i tam jest ten ukryty garaż. Czy jest miejsce u mnie w klubie? No pewnie, że tak. Obecnie w klubie jest, nie wiem, z nieco ponad 100 osób, a slotów jest 1000. Już dobrze, dojechaliśmy sobie do celu i ten ukryty garaż, musimy go znaleźć, on był gdzieś tutaj. Ale on na pewno gdzieś tutaj ukryty jest, gdzieś w tym miejscu, gdzieś tutaj na skraju mapy był. Jak ktoś z was wie, jest w konwoju, to prowadźcie. Jest ten ukryty garaż. Możliwe, że dodadzą jeszcze jakieś takie samochody do znalezienia. To by było super, nie? Bo
Póki co to my mamy tylko samochody w Forzatonie i w ten sposób się zdobywa jakieś tam unikalne fury. O, ktoś tam chyba pojechał kawałek dalej. I to była taka właśnie ścieżka do Leszka, ale ona teraz chyba zasypana śniegiem jest. Gdzieś tutaj to było jakieś takie wzgórze, nie wzgórze. Jakie jest moje ulubione żarełko? Dzięki, że pytasz. Wiesz co? O, jest! Jest ten garaż! Patrz, to tutaj jest. To jest to, tutaj. To jest ten garaż. O! 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 Proszę bardzo. Jest ten garaż, czyli zobaczcie, jego nie ma na mapie. Normalnie, nie? Jakby coś w tym garażu było znalezione, to byśmy mieli taką ikonkę, jak tu. Nie? Taką, o, tu, tutaj mamy też taki garaż. A tutaj, zobacz, nie ma takiej ikonki. Jest garaż, a nie ma ikonki. Zobacz. Nie? Możliwe, że jeszcze w przyszłości jakaś fura zostanie dodana do tego garażu. Bo ten garaż wygląda identycznie. Jak te właśnie, te garaże, gdzie się znajduje te takie unikalne furki, nie? No! Jak sobie, nie wiem, pójdziemy tutaj, na przykład się przeteleportuje, to... O! To ten garaż jest... O! O, i tutaj macie taki sam garaż, identyczny, z tym, że tutaj już mamy zaznaczone na mapie, że ja tu kiedyś byłem, nie? I sobie jakąś tam furę znalazłem. A zobaczcie, to jest identyczny garaż. Tak, w Forza Horizon 3 też był taki pusty garaż i nie dodali żadnego samochodu. No właśnie. Więc jest możliwość, że nie dodadzą faktycznie żadnego samochodu, nie? Ale może, może coś by się pojawiło. Byłoby fajnie. Może to taka specjalna zagadka jest. W tym garażu może by dodali legendarny pojazd, czyli Passata 1.9 TDI. Ta. No to by był klasyk, nie? Drifty w zimie to tylko pod supermarketem. Weź przestań. Ale tak w ogóle to trzeba powiedzieć, że ten nasz maj jest bardzo chłodny tego roku, no nie? Słuchajcie, jest który dzisiaj jest? 23 maj. Mamy 23 maja. I dzisiaj było 9 stopni o godzinie 18 czy 17? Jakoś tak, 16? No było tam w południe 20 chyba, czy 19,5 było, ale tak to jest bardzo chłodno, no nie? Wiesz, mi to odpowiada, bo ja tutaj mam dwa kompy odpalone, mi tutaj wszystko grzeje, tak? I ja lubię jak jest chłodno, nie lubię jak jest za gorąco. No ale kurde, godzina 16, a tutaj 9 stopni? No nie? Coś to nie tak. No ale dobra. Musimy sobie w The Crew jeszcze, bo teraz będzie do The Crew duży update. Bardzo duży jakiś update ma być, mają przyjść jakieś nowe rzeczy. To musimy sobie w The Crew jeszcze zrobić taki zlocik, chociaż na te 8 osób, zbagować grę, żeby 8 osób dało radę jechać. I sobie zrobimy jakiś tam konwoik. Ja już tam w The Crew 2 też gram. Sobie odblokowuję nowe rzeczy, wbijam ikony. Także tam można robić też fajne rzeczy, tylko no wiadomo, nie na taką skalę jak tutaj. Chociaż to i tak 12 osób to nie jest, wiesz, to nie jest jakiś ogromny tłum, no ale zawsze coś. Dobra, to co? Przejedziemy sobie może jakiś ogrodowy wyścig. Dobra, kto jest królikiem? Ja idę po koronę. I cyk! A czekaj, on nie ma korony. Myślałem, że on ma. On jest po prostu VIP-em. Spoko. Nie ma gonitwy, pyk! Załatwiony. O kurde, oni mają. Oni mają za dużo koron. Korony to w Czechach są, nie? W Czechach były w Czechach chyba korony, taka waluta. Ten tu tunelem pojechał. Poczekaj, co? Aha, bo ja jestem czerwony. Nie mogę się patrzeć na czat podczas jazdy. Podczas walki. To walka jest, ale pojechał tam.
Honiganem, nie? Tym RS200. O, wywalił się, dobra, mam szansę. Dawaj, Lucek. Jedynka i gaz. Wyrwałem go, ty. Jest satysfakcja. Ale mnie będzie łatwo trafić. Mnie będzie, kurde, łatwo trafić. Że jakoś tak... O, co to było? Fajnie by było, jakby teraz ktoś z naszych zabrał mi koronę z głowy. O nie! Tylko nie ty. W sumie to też jeden z naszych, ale nie teraz. O dobra. Twoja korona mi się przyda. A to ktoś mi zabrał koronę? O co chodzi? Nie wiem, co się stało. No, a tutaj brakuje obracania kamery, nie? Trochę. Wiedział, co się dzieje dookoła mnie. Zabrali nam, zobacz. Nie mamy żadnej korony. O, ej, jak? Milimetry od niego. Się człowiek tu nakręci. O, mam go. Dobra, zabrał mu już, spoko. Kurde. No dawaj, dawaj tego tutaj. Przynajmniej dobrą trakcję mam, nie? Jest chyba jedyny samochód z napędem na 6 kół. Jedyny samochód w grze. Nie, tak... Chyba nie ma innego. Korona jest w Norwegii? A w Czechach nie ma? Oni mają koronawirusa. Boże. Całkowicie przypadkowo na kogoś trafiłem. Naprawdę, nie wiem, co się stało. Kurde, mamy wszystkie korony, ale super. Korona czeska jest w Czechach. No, powiem wam, że dobrze to śmiga. Nie jest to seryjny silnik, co prawda. Ja wolę na seryjnych jeździć, bo... No, lepiej to brzmi niekiedy, nie? Jak się zrobi słapa, to ten samochód tak trochę traci duszę. Dobra, ktoś mi zabrał. Ja go gonię, pyk. Ale tam skacze. Raz się rozwali, będzie mój. Przynajmniej na tym zlocie nie mam jakiejś takiej wolnej, super wolnej fury, tylko... O, jest tutaj na dole! Aaaa! Zresetował się. Gdzie on jest? Tam, widzę, mam go namierzonego. Oprócz tego Merca jest Unimog, ale Unimog nie ma przecież napędu na 6 kół, no jak? W Szwecji i w Danii jest korona jeszcze, tak? Przecież Unimog ma... Ile on ma tam kół? 2,8 ma tylko. Korona już cały świat opanowa. No. Wcześniej na YouTubie było coś takiego, że jak ktoś nagrał film na temat wirusa, to YouTube automatycznie mu demonetyzował taki film, ale cofnęli to. Już jest normalnie. I zrobiliśmy sobie zlocik. No w zimie, bo w zimie. No ale udało się. Jeszcze jedną rundę.